Rozdział 5. Groszki, ludzie i koty. Mały groszek wyruszył przed siebie w drogę. Nie wiedział, czego szuka, ale miał pewność, że to znajdzie. To mnie też nie dziwi, wtrąciłam, kiedy kot Kolumb na chwilę zamilkł. Mruknął z powątpiewaniem. Jak można nie wiedzieć, czego się szuka? Wystarczy wiedzieć, że szuka się czegoś, powiedziałam. Ale czego? Czegoś, powtórzyłam. Ale czego? Upierał się kot Kolumb. Ja, jak coś zgubię, to zawsze wiem, czego szukam. Ale czasami jest tak, że niczego nie zgubiłeś, a jednak chcesz czegoś szukać. Kot Kolumb podrapał się w ucho. Z nudów? Nie z nudów, odrzekłam. Wtedy, kiedy czujesz, że czegoś ci brakuje i nie wiesz czego. Mruknął znowu Krzysiu Kolumb z zastanowieniem. Koty chyba tego nie robią. Albo wiesz co? Przyszło mi nagle do głowy. Można właściwie powiedzieć, że mały groszek coś zgubił i to właśnie chciał odnaleźć. A co zgubił? Zgubił poczucie, że to ma sens. Rozumiesz? Mieszkał w strączku, gdzie wszystko zawsze było tak samo bezpieczne i przewidywalne, ale on chciał czegoś więcej. Nawet jeżeli to się będzie wiązało z niepewnością i z brakiem bezpieczeństwa. Zamruczał kot Kolumb nieprzekonanym tonem. Kotom to się raczej nie zdarza. I może właśnie dlatego opowiadasz mi bajkę o walecznym groszku, a nie o walecznym kocie? Zauważyłam trochę złośliwie. Och, to przecież oczywiste, odrzekł lekko kot Kolumb. Wszystkie koty są waleczne, a groszek był tylko jeden. Zapomniałeś dodać, że wszystkie koty są waleczne i wspaniałe, podsunęłam. No, to się rozumie samo przez się, odparł mój kot bardzo skromnie. Dlatego właśnie kot nie musi szukać czegoś, czego nie zgubił, a jeśli już czegoś szuka, to doskonale wie czego. Zielony groszek właściwie też wiedział, odrzekłam. Wiedział, że mu czegoś brakuje i postanowił tego poszukać. Wiedział, że nie wystarcza mu bezpieczny rodzinny strączek, mimo że był bardzo wygodny i ciepły. No właśnie, skrzywił się mój kot. Ja tego nie rozumiem. Ma ciepły i bezpieczny dom, to dlaczego to mu nie wystarcza? A ja go rozumiem. Coś go ciągnęło w świat. Chciał zasmakować przygody. Mruknął mój kot, polizał się po szarej łapie i spojrzał na nią z taką czułością, jakby chciał powiedzieć: wiedziałem, że mam ładne futro, ale nie wiedziałem, że jest aż tak piękne. Najwidoczniej ludzie mają więcej wspólnego z groszkami niż z kotami, zażartowałam. Och, oczywiście, odrzekł kot Kolumb i przysunął swoją miękką, pokrytą futrem łapę do gładkiej skóry mojej ręki. No przecież to widać nawet gołym okiem.